Hej, hej! Dzisiaj chciałam Wam zrecenzować książeczkę Lekcje chemii pani Boni Garmus. Pozycja jest od wydawnictwa Marginesy i miała swoją premierę 7 września 2022 roku. I mam tu dla Was taki mały cytat. Madeleine była takim właśnie dzieckiem, takim, które umie zanudzić koncert Bacha, ale nie potrafi zawiązać sobie sznurówek. Potrafi objaśnić ruch obrotowy Ziemi, ale zawiesza się przy grze w kółko i krzyżyk. Czym jest ta tajemnicza Madeleine? Czy kim? No, być może, że tutaj się właśnie dowiecie. Powiem Wam, że naprawdę nie spotykałam się aż... nie spodziewałam się takiej totalnie lekkości czytania, bo ta książka naprawdę potrafi zaskoczyć, gdyż byłam pewna, że raczej będzie z tych sztywnych, no wiecie, no lekcje chemii, no to na cóż mogą innego wskazywać. Tymczasem znalazłam tutaj taki przemiły, a wręcz delikatny styl, który z troską opowiadał nam koleje losów kilku postaci. Z pewnością nie jest to książka, która zawiera wiele trudnych wzorów, chociaż niektóre tutaj będą ukazane, żeby coś nam wytłumaczyć. To opowieść bardzo przemyślana, majestatycznie zdobnicza i ekskluzywnie piękna, która zasługuje na poznanie przez czytelnika. Jest bardzo mądrą powieścią, pełną ironii, komedii i zrządzeń losu, które my wręcz będziemy obserwowali, nie tylko czytali, gdyż jest naprawdę bardzo malowniczo napisana. Śmiem twierdzić, że to pozycja na wyższym poziomie, która dla niektórych może być troszkę nawet niezrozumiała, bowiem postacie posługują się tutaj pewną gwarą, która co jakiś czas podkreśla tylko właśnie wysoki poziom ich historii. Mnie naprawdę urzekła, gdyż ubóstwiam książki, które już przez samo czytanie wzbogacają moją inteligencję. Nie czuję się tu na pewno jak w szkole, tylko może bardziej na jakimś zebraniu, którego zadanie było wywyższyć moją świadomość. No ja z tą książką po prostu przepadłam. A kogo w niej poznamy? Ano fantastyczną Elizabeth, która jest oczywiście chemiczką, ma swój własny styl na życie, jest bardzo rozpoznawalna na tle innych bohaterów, z uwagi na to, jaką jest osobowością. No, wielka szkoda, że koledzy po fachu nie bardzo chcą ją tutaj tolerować. No, wiecie, w tamtych czasach to były chyba 50., 60. No, liczyła się tylko płeć męska i według nich wyłącznie ona powinna górować inteligencją, a nie jakaś tam kobieta. Ale pojawia się tutaj i ten, którego całkowicie pochłonie tutaj osobowość Elizabeth. Będzie on bardzo uważał, że jej intelekt jest wart uwagi, co będzie później skutkowało pewną relacją, która się w nim do niej zrodzi. A co na to sama babeczka? No słuchajcie, to nawet nie koniec historii. To być może, że jest połowa tylko. Dalej będzie się działo dużo, dużo więcej. I powiem Wam, że możecie tutaj naprawdę śmiało pokochać wszystkich bohaterów, gdyż to, co było tutaj takie dziwne i niespotykane, to to, że każdy z nich mógłby być takim jakby głównym bohaterem i takim wyjątkowym, gdyż naprawdę wyróżniał się na tle innych osób. My ich będziemy poznawać, jak tylko zaczniemy o nich czytać, będą nawet fajnie opisani, ale mówię, bardziej jest tutaj brana pod uwagę ich inteligencja, to jak się zachowują, to co ukazują sobą, aniżeli to, jak tam wyglądają, czy co na siebie założyli. Książka naprawdę jest po prostu mądra. Jakby to nie powiedzieć, to jest opowieść o kobiecie. Będziecie mieli tu jakieś tam drobne wzory do obejrzenia, do wytłumaczenia, na czym to polega, ale to jest właśnie wplecione tak lekko w historię. Jest tego bardzo mało, bo ona będzie chciała nam tutaj coś wytłumaczyć, później ktoś nam będzie chciał tutaj coś wytłumaczyć i to tak fajnie będzie, że nieraz to, co powinno kogoś przyciągać, będzie kogoś odpychało i to będzie fajnie, bo będzie to naprzemienne. Także książka jest świetna, naprawdę warto ją przeczytać, warto poświęcić jej czas i mówię Wam, czytając ją czułam, że ktoś po prostu chce sprawić, żebym była mądrzejsza. Oczywiście jestem na to jak najbardziej otwarta, zawsze i w każdej chwili. Nie ma to jak się wywyższać wiedzą i wiedzieć po prostu więcej i widzieć więcej, bo tym samym ułatwia to po prostu nam samym życie, tak? Także książkę Wam polecam, żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, pa!